Hej Sam, co dzisiaj porabiasz? Jedziesz do lakierni Toma? W kogo się tym razem przebierzesz? W Olafa? Z bajki Kraina Lodu? Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Hej Tom! Czy jesteś gotowy, żeby stać się bałwanem? Zaczynajmy zatem! To co robimy, Tom? Pomalujemy Sama na biało. Będzie wyglądał jak Olaf. Wow, Sam, jesteś cały biały. Tylko się nie powróć. Co teraz, Tom? Brwi? Dobry pomysł. Zupełnie jak Olaf. Jaki będzie następny krok? Zrobimy marchewkę z drewna na nos Olafa? Okej! Idealnie! Może użyjemy trochę kleju? Cudownie! Czy już skończyliśmy, Tom? Nie? Okej, pojedźmy na dwór. Śnieżne gałki? Do czego nam posłużą? To są śnieżne koła! Nieprawdopodobne! Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem! Czy potrzebujemy jeszcze czegoś stąd? Kijeczki? Dobrze, Tom. Wracajmy do środka i zobaczmy, co z nimi zrobisz! A więc? Och, co do zrobienia włosów Olafa! Oraz jego rąk! Czy już gotowe? Ach, widzę! Teraz zęby! Otwórz buzię szeroko, Sam! Wyglądasz smerfastycznie! Hej, Olaf! To znaczy Sam! Czy chciałbyś ulepić bałwana? Pa, Sam! Do zobaczenia! Lili, przed tobą kolejny zapracowany dzień, prawda? Lili, co się stało? O nie, wygląda na to, że twój podnośnik do wózków inwalidzkich się popsuł. Musimy to szybciutko naprawić. Nie martw się, Lili, zaraz się tym zajmiemy. Tom Holownik może ci pomóc. Poczekaj tu chwilkę, a ja go sprowadzę.
Tom, obudź się, ty śpiochu! Lili, mały autobus potrzebuje twojej pomocy! Jeśli jej nie pomożemy, Lili nie będzie w stanie dojechać do szkoły i zabrać dzieci! Naprawmy ją szybko! Chodź, Tom! Jedziemy! Lili jest tam! Hej, Lili! Tom już tu jest! Zaraz cię naprawimy! Świetnie, Tom! Jedź mi do naszego garażu! I już jesteśmy! Okej, Tom. Gotowy do naprawy? Dobrze, zatem zaczynajmy! Okej, więc co zrobimy z tym zepsutym podnośnikiem, Tom? Tak jest. Wymienimy go na nowy. Tom, gdzie trzymasz zapasowe podnośniki? Tam na górze? Wygląda dobrze, Tom. Co myślisz? Pora na nowy podnośnik. Lili, zobacz, czy już działa. Wow, świetnie! Działa idealnie! Co się stało, Lili? Tom, zobacz, co się dzieje! O, akumulator się wyładował. Musimy coś z tym zrobić, Tom. Na szczęście mamy ładowarkę. Lili, nie martw się. To zajmie tylko minutkę i akumulator znów będzie naładowany. Jeszcze tylko trochę, Lili. Bądź cierpliwa. No i udało się. Załatwione. Idealnie. Wygląda na to, że to lusterko powinno być wymienione. Tom, może te na półce będzie dobre? Nie będzie pasować? Okej. A może te? Wygląda na bardzo podobny do tego, który ma już Lili. Okej, Tom. Zamontujmy je zatem. Świetna robota, Tom. Lili jest już gotowa. Pa, Lili. Dzieci w szkole już czekają na ciebie. Do zobaczenia wkrótce. I znowu wykonałeś świetną robotę, Tom. Hej, Dane. Co u ciebie? Thank you.
Pracujesz dzisiaj z Czarkiem na placu budowy? Wygląda na to, że oboje pracujecie bardzo ciężko. O nie! Co się stało? To mi wygląda na wielki problem, Dan. Lepiej zawiadommy Toma Holownika, żeby nam pomógł. Tom! Hej, Tom! Dane, dźwig rozbiórkowy potrzebuje twojej pomocy. Pojedź z nami szybko. Świetnie! W drogę! Dane jest na placu budowy. Nie martw się, Dane. Tom zaraz tu będzie. O właśnie, już jest. Scholujmy Dana do naszego garażu i tam zbadamy problem. Wspaniale, Tom. Świetna robota. Co się stało, Tom? Masz rację. Musimy też zabrać kulę Dana do garażu. Ale jak ją przetransportujesz, Tom? Świetny pomysł. Czarek nam pomoże. Czarku, czy pomożesz Tomowi i Danowi przetransportować kulę do garażu? Świetnie, Czarku. Teraz jedźmy do garażu. Jeszcze trochę, Czarku. Co się stało, Tom? Ten przewód jest uszkodzony? Czy masz jakieś zapasowe? Tak? Wspaniale. Czy są w górnej szufladzie? Spróbujmy dolną tym razem. Tu też ich nie ma? Zatem muszą być w środkowej. Tak jest. Dobra robota, Tom. Czy coś jeszcze? Klucz? Tak jest, Tom. Ten wygląda na dobry rozmiar. Zatem co najpierw zrobimy, Tom? Wyciągniemy zepsuty przewód? Wspaniale, Tom. Zobaczmy teraz, czy nowy będzie pasował. Idealnie. Dobrze. Teraz zamontujmy z powrotem kulę. Dasz radę ją unieść, Dane? Wspaniale. Dobra robota, Tom. Czy jest jeszcze coś do naprawy? Uważasz, że Dane potrzebuje nowych gąsienic? Dobry pomysł. Ten wygląda na dobry rozmiar. Czy nie będzie nam potrzebna jeszcze jedna, Tom? Tak jest. Bardzo dobrze. Zaczniemy od wymiany lewej. Wyśmienicie, Tom. Teraz wymienimy prawą gąsienicę. Jak się teraz czujesz, Dane? Wyglądasz świetnie! Tom, czy Dane jest już gotowy, by wrócić do pracy?
Jeszcze nie? Czemu? Okna Dana wymagają czyszczenia? Masz rację, Tom. Zróbmy to! To musi być brud pochodzący z placu budowy. Wyglądasz znacznie lepiej. Dzięki, Tom. Co teraz robisz? Teraz Dane jest gotowy, by pomóc Czarkowi na placu budowy. Pa, Dane. Pa, Tom. Do zobaczenia. Cześć, Franek. Wygląda na to, że masz pełne ręce roboty dzisiaj, prawda? Mm-hmm. Hej, czy wszystko gra? Och, to mogło być niebezpieczne. Ale nie martw się, Franku. Zaraz cię naprawimy. Poczekaj tu chwilę, a ja pojadę po Toma Holownika. On na pewno ci pomoże. Hej, Tom! Jedziesz z powrotem do garażu? Posłuchaj, chyba zaraz będziesz musiał zawrócić. Franek, wózek widłowy jest w tarapatach. On bardzo potrzebuje twojej pomocy. Dziękuję, Tom. Jesteś wspaniały. Chodźmy i pomóżmy Frankowi. Ale gdzie on jest? O, tam! Zobacz! Czeka w tamtym miejscu na nas! O! Uważaj, Tom! Hej, Franku! Tom już tu jest, żeby ci pomóc! Zatem ruszajmy do naszego garażu. Okej, zaczynajmy naprawę. A więc, od czego zaczniemy, Tom? Jedno z wideł jest pognieciony i przez to niebezpieczne. Tak, masz rację, Tom. Wymieńmy te widła w całości. Czy te się nadadzą, Tom? Tak? Idealnie. Okej. Czas wymontować stare widły i założyć nowe. I udało się! Teraz Franek wygląda świetnie! Wygląda na to, że będziemy musieli też go pomalować. Czy ta farba się nada, Tom? Okej. Czas na nową, świeżą warstwę. Świetna robota, Tom. Franek wygląda teraz znacznie lepiej. O, wygląda na to, że jeszcze nie wszystko jest naprawione. Tak, musimy wymienić te światło ostrzegawcze.
Okej, co powiesz na te? Nie? A może te? Też nie? Więc pewnie te. Idealne. Świetna robota, Tom. Wszystko wygląda teraz jak należy. Trzyma się, Franek. Pa, pa. Do zobaczenia, Tom.